Dzień dobry w tym świątecznym czasie i zapraszam Was na motocyklową przejażdżkę, motocyklowy spacer. Zaczęliśmy od Wawelu. Jeżeli ktoś z Was nie był, to jest możliwość dojechania bardzo blisko Wawelu, wjeżdżając tak, że praktycznie możecie o tutaj dotknąć muru. Dla osób chętnych umieścimy link do mapy Google z lokalizacją w opisie do filmu. No a przede wszystkim, po co się spotkaliśmy dzisiaj na filmie? Ćwiczymy, jeszcze raz ćwiczymy. Anetka jeździ, jeszcze raz jeździ, tak żeby się wdrożyć. A teraz popatrzcie, to jest ulica Krakowska w Krakowie. To jest jakby centrum mojego dzieciństwa. Tu mieszkałem wiele lat. Jakbyśmy troszkę zrobili czarno-biało, to mogłoby to być jak film z mojej młodości. Ale teraz lecimy dalej. Lecimy w kierunku ulicy Kalwaryjskiej przez piękny most, niczym most w Budapeszcie. Albo nawet piękniejszy, zależy co się komu podoba. Przejeżdżamy nad Wisłą. I zaraz skręcamy w ulicę Kalwaryjską. I tak naprawdę zapraszam Was do odwiedzenia tych ulic, zarówno Krakowskiej, Radomia, Kalwaryjskiej, ponieważ tutaj możecie zobaczyć taki piękny Kraków. Jak jest jeszcze pogoda, to już zupełnie coś innego. A teraz ruszamy dalej. Ruszamy, to jest pierwszy dzień, to jest piątek, 29. Zobaczcie, jakimi trasami podróżowaliśmy i mamy coś specjalnego też. W okazji chcieliśmy Wam życzyć właśnie wesołych, spokojnych, zdrowych świąt. Wszystkiego dobrego. I jedziemy dalej, tym razem koło Energylandii. Zobaczcie po lewej stronie, jakie piękne konstrukcje kolejek górskich. To jest chyba Hyperion. Zadra jest taka cała z drewna, a to jest ten właśnie jeszcze z metalu. I udaliśmy się w kierunku Oświęcimia. A tutaj drugi dzień zaczynamy. Wyjeżdżamy też z okolic Oświęcimia i jedziemy w kierunku Osieka, Molo w Osieku. Jak jesteście motocyklistami, to pewnie tam też podjeżdżacie. Bardzo fajne miejsce, można siąść spokojnie na kawę. Można spotkać też innych motocyklistów. I tutaj zrobili nam niespodziankę przyjaciele. Milena, Grześ i Andrzej dojechali do nas po chwili. Jechali już w naszym kierunku, wiedzieli mniej więcej, że jeździmy, ćwiczymy. Siedliśmy na kawie, było super. Jesteśmy na miejscu. Cześć! I naprawdę, tak dobrze mi się jeździ na tych motorkach. Polecam. A tutaj zobaczcie, właśnie Andrzej przyjeżdża. Milena. I oczywiście Grzegorz, którzy do nas dołączyli, jeszcze żeśmy pospacerowali, ale o tym za chwilę. Tak. Ale się leci przywitać. Tak, się przywitać, tak, przywitać. Zobaczcie, jakie piękne widoki, tak blisko, a takie piękne widoki zapewnia nam Polska i nasze drogi. Ruszyliśmy w kierunku Oświęcimia i w Oświęcimiu zatrzymaliśmy się w restauracji La Rossa. Może ktoś z Was zna, gdzie zjedliśmy przepyszne placki ziemniaczane z gulaszem. Coś pięknego. I elegancko. I tu. Jeszcze nie kończ. No? Nie kończ, poczekaj. Ja cały czas nagrywam. Tak, ja wiem. Teraty. O, teraz czekaj, teraz ty. Jeszcze raz aktualizacja. Poczekaj, idź tam. Aktualizacja. Nic nie wycinamy, wszystko idzie na żywo. Jedziemy. A już towarzystwo już. Już gada, towarzystwo gada, już kaski patrzy. Patrzy kacki, odkleja się. O, odkleja się. Ponieważ się później troszkę rozjechaliśmy, zaczekaliśmy z Anetką na rondzie. Świetnie się jeździ, pełne kółko na rondzie. Aby wszyscy do nas spokojniutko mogli dojechać i ruszyliśmy w kierunku pewnego tajemniczego samolotu, który już kiedyś widzieliście na naszym kanale.
cały czas marzymy o tym, aby do niego wejść do środka. Może kiedyś to się uda, może kiedyś wam pokażemy z tego filmu. Aha, do zdjęcia! No zaraz ci przestawię przecież na jasny gwint. Jasny gwint! Aha, że tam mam stanąć. Myślałam, że tu. Podejdź bliżej. Dobra, co na to grzesz? No ciekawe. Jest ogień. No, ogień. Z samolotu ruszyliśmy odprowadzić Milenę, Andrzeja i Grzegorza przez obwodnicę Oświęcimia. Zobaczcie, jak pięknie to teraz wygląda. Pożegnaliśmy się w charakterystyczny sposób. Zobaczcie, oni teraz sobie tutaj odjechali w kierunku na Kraków w prawo, a my wróciliśmy z Anetką z powrotem, by jeszcze trochę poświętować i pocieszyć się tym wolnym. Dziękujemy. Zobaczcie, jaką pamiątkę zostawiliśmy sobie w formie zdjęć. Pozdrawiamy, do następnego razu. Dzień.